Ja sobie myślę, kurde, że może trzeba będzie nagrać jakiś odcinek, a tu się okazuje, że Murcik nagrywa odcinek. Tak. I potrzebuje później przetestować to, prawda? Tak, czyżby dokładnie. To nie była druga część? Dokładnie. I tak. Czyżbyście nie chcieli trzeciej części? Dokładnie. Zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie. Jak tak. Słuchajcie, jak Murcik, klaśnij, ja tu się gdzieś szpędam. Będziesz miała coś do skosztowania, klaśnij, ja się pojawię. Dobra, to może teraz przywitam się normalnie. Hej! Jak ja się witałam normalnie? I teraz przez to, że padać mi przez słowa, nie pamiętam, jakie miałam przywitanie, dzisiaj, więc po prostu... Można powiedzieć, siema, z tej strony Marta, dzisiaj będziemy robić jedzenie z TikToka. Dobra, siema, z tej strony Marta, dzisiaj jesteśmy w kuchni i robimy jedzenie z TikToka. Jak już w sumie Padecki wam przedstawił, mamy tutaj mnóstwo składników, znalazłam sobie 5 różnych potraw, które chciałabym dzisiaj odtworzyć. Ostatnio robiliśmy bardziej takie przekąski, dzisiaj postarałam się znaleźć takie bardziej dania konkretne, czyli będziemy robić m.in. pizzę, jakieś... tortilki, no i różne takie rzeczy. No więc zostańcie ze mną i jeżeli taki odcinek wam się podoba, to zostawiajcie oczywiście łapki w górę, a może zrobimy trzecią część. Musimy, bo Trąba cały czas mi się pyta, kiedy odcinek z TikToka, więc dzisiaj go nagrywam specjalnie dla niego. No i co? I możemy chyba przechodzić do pierwszej potrawy i tu znowu będzie tak jak w ostatniej części, że musimy sobie coś najpierw przygotować, ponieważ to będzie właśnie taki filmik. Tutaj wam się teraz pojawia. I to będą takie jakby czekoladki z... jakimiś płatkami i z borówkami. Miały być tam też planowo truskawki, ale dzisiaj jak otworzyłam lodówkę, okazało się, że ich tam nie ma. Później znalazłam je w szafce, już były zepsute, więc musimy sobie poradzić z tymi płatkami i borówkami. No to co, to zaczynajmy. Co my tutaj mamy właściwie zrobić? Mamy jogurt grecki. Trzeba to wrzucić do tej miski. Ja dzisiaj testuję jedynie Marty, no po prostu lubię. Dobra, mamy tutaj jogurt grecki, chyba nie będziemy tego całego wykorzystywać, tak mi się wydaje, dajmy tutaj trochę tego. Nie ma tutaj napisanych proporcji, więc to będzie moje pierwsze gotowanie na oko, nienawidzę tak gotować. A jedyna fajna rzecz, babcia, większość tych lifehacków tiktokowych jedyniowych to są tiktoki z Ameryki. I za to, że już jesteśmy, mamy prosto, bo kupujesz takie małe produkty. Tak. W Polsce by dostała info, kup jogurt grecki waniliowy i byś chodziła po Tesco 40 minut. Nie miałbyś tego znaleźć. A jakbyś znalazła, to byś znalazła takie małe i byś chciała kupić 8. Dobra, ja robię też na oko. Co oni tu jeszcze robili? Cytryna i sól, dobra, pamiętajmy. Okej, dobra, zawsze w kuchni zdarzają się jakieś wypadki, oto pierwszy z nich. Wlewamy sobie troszkę... O Jezu! Chyba przesadziłam. Może damy zaraz więcej tego jogurtu, chwila, muszę to ogarnąć. Skoro mamy już tutaj wszystkie te składniki na tym jakby masę, to trzeba to teraz wszystko wymieszać. Tutaj ta pani, widzę, że dała to na blachę, blachę i dała na to papier do pieczenia, ale nie mamy tutaj papieru do pieczenia, więc pomyślałam, że możemy to zrobić po prostu na takich plastikowych talerzykach, bo ogólnie chodzi o to, że trzeba tą masę wylać, dodać właśnie jakieś owocki, jakieś płatki i do zamrażarki, żeby z tego powstały takie zbite jakby batoniki, czekoladki, lody, nie wiem jak to nazywa, chyba bardziej lody, chociaż wygląda to jak taka czekolada. Aha, jeszcze cytryna i sól, prawie bym zapomniała. To jest właśnie to robienie na oko, że ja robię na oko i później wrzucam nagle cały ekstrakt z wanilii, a tak się nie powinno robić. I teraz rozlewamy to na talerzyk. Nie wiem czy na jeden, czy na dwa, zobaczymy ile nam tej masy starczy. Dobra, teraz musimy zrobić tak. Rzucamy tutaj owocki. Naprawdę żałuję, że nie mamy tych truskawek, bo ja bardzo lubię truskawki w takich właśnie jogurtowych daniach. To by mogło być mega dobre. Ale to nic, poradzimy sobie jakoś. Troszkę dam tych płatków, bo ja osobiście bardzo lubię taką granolę, ale tutaj w Stanach nie mają tego aż tak dobrego jak w Polsce, więc dam troszeczkę. I po prostu to będą takie lody, jogurciki z owockami. Teraz jak już wszystko mamy gotowe, to po prostu wrzucamy to do zamrażarki na kilka godzin. Pewnie po prostu na końcu je spróbujemy. Dobra, teraz nasz jogurcik musi sobie tutaj zamarznąć, a my możemy przechodzić do kolejnej rzeczy, jaką jest omlet. Flaming hot cheetosami. Tutaj w Ameryce to już jest chyba taka tradycja, że oni wszystko tutaj mają ostre. Inną potrawę też wam podpowiem, też była z chipsami oczywiście jakimi? Jakimiś nitro, najostrzejszymi jakie tam widziałam z tej serii. No, tutaj w Ameryce wszyscy jedzą ostre jedzenie. Tutaj nawet nie chodzi o to, żeby one miały jakiś smak, po prostu muszą być ostre. No i jeżeli chodzi o ten omlet, to robi się go w ten sposób. Najpierw na patelnię dajemy ser. Mamy tutaj ser, mamy różne sery. Na to dajemy te flaming hot cheetosy, jajko i z tego powinienem się zrobić omlet. Zabawny fakt, nigdy w życiu nie robiłam omleta, więc to będzie mój pierwszy raz. Zobaczymy jak mi pójdzie. Dobra, no więc mamy już tutaj wszystkie nasze składniki i ogólnie chodzi o to, żeby wysypać na spód patelni ser. Wysypujemy wszystko, co tutaj mamy. Ja muszę się przyznać, że już testowałam sobie ten przepis i jest mega dobry i właśnie dlatego chcę wam pokazać, jak on wygląda i jak go robić. Okej, i to wszystko dajemy na mały ogień.
jeszcze mniejszy na taki. Ciągle mi pokazuje, że właśnie na takim. Ja zawsze przesadzam z tym ogniem i daję go na najwyższy i potem wszystko mi się po prostu spala. Dobra, więc teraz przykrywamy nasz ser pokrywką, żeby się trochę stopił. Potem będziemy dodawać jajka, cheetosy. Nie, najpierw cheetosy, a potem jajka. Wszystko będziemy robić takiego omleta i zobaczycie zaraz, jak to będzie pięknie wyglądać. To chyba już. Zobaczcie, jak ten ser dobrze wygląda. Teraz musimy posypać to cheetosami, żeby nie tylko zwiotła jeszcze. I lecimy. I do tego dodajemy sobie 2-3 jajka. Jakie robisz danie? Robię omlet z cheetosami, z jajkiem i z serem. O kurde, to może być dobre. Ale tłuste mega, ale wygląda dobrze. Ja tak raz zawsze robię i zawsze jak byłam mała, to tak podchodziłam mamie i tak robiłam. Raz tak robiłam, że sobie przypaliłam paluchy, bo tak chciałam wszystko brać. Ale tak się powinno wąchać, zawsze no. Na chemii nam mówił pan, żeby tak wąchać. Tak. Żebyś nie zaczęła. Ja teraz chciałam sobie zrobić. Wiecie co, wbiję tutaj trzecie jajko. Żeby już, bo jak tutaj jest dwa, to żeby tutaj nie było tak goło. O, proszę. I zamykamy, żeby się wszystko ładnie ścięło. Dobra, zobaczcie, jak to wygląda. Teraz musimy to po prostu tak jakby przepłowić. No wiecie, co się robi z omletem, nie będę wam tego tłumaczyć, po prostu to jest wiadome. I widzicie? Patrzcie, jak to super wygląda. Takie rumiane. Patę, chcesz spróbować? Pytasz Patę, co czy chcesz spróbować, jak to mówią. Jestem spocony, bo mam aktywny tryb życia, jeżdżę na desce, wyścigi, pościgi, ucieczki. To Patę z wariatów. Ale pachnie! To jest gorące, musisz uważać. Ja też jestem gorący, jak to mówią, gówno w gównie nie utonie. Gorące w gorącym się nie poparzy. Proszę państwa, Cheetos. Nigdy czegoś takiego nie jadłem. Zostawiłem lodówkę w ogóle otwartą. Ale to nie jest takie ostre wcale. No właśnie, no ja już to wcześniej próbowałam i jest cały spoko. Daję kropkę w górę. Jadłem część śniadania. Dobrze, że odcinek się dopiero zaczyna. Gorzej, k***a, nie ma chęć tego. Dobra. Dobre. Git, dzięki. Zaraz napiszę do Mikołaja, bo też chciał właśnie sobie spróbować. Ja też sobie zaraz to zjem, no ale wygląda to tak. Chyba jest dobre. Dobre. Żółtko, lekko płynne w środku. No, perfekcyjne. Też sobie pomyśl. Dobrze. Połączyłaś cheetosy z omletem? A tak naprawdę cheetosy to jest mąka kukurydziana, nie? Ja uwielbiam, jak właśnie do cioci się na przykład szło i było ciasto. I nieważne jaki kawałek ciasta, to ojej, za dużo. Za dużo i ręko, za dużo. Nie zjem tyle. Przecież jak ja się później zmieszczę w te ciuchy? Moja mama zawsze i moja ciocia, jak przyjedziemy do babci, zawsze są kawałki placka pokrojone i one zawsze robią na pół. I jedzą potem na pół i jeszcze drugie na pół i tak wychodzi na to, że jedzą cały kawałek placka, ale nie. Mogę coś powiedzieć? No. Teraz tak, jeżeli mamy młodszych grajków w naszej rodzinie, z pewnością można połączyć to z cheetosem. Lecz jeżeli mamy na przykład jakiegoś konserwatywnego ojca, wydaje mi się, że można spokojnie ująć te cheetosy, a i tak będzie pyszne. A i tak będzie pyszne. Ten omlet został zrobiony świetnie. Tutaj ten. Specjalnie się nie nachylam, żeby się nie pokapać potem. Ale rzeczywiście, białeczko, żółteczko. A to jest w ogóle mój pierwszy omlet. Nigdy nie robiłam omleta, więc cieszę się, że smakuje. Zostawię jeszcze trochę dla Mikołaja, a my możemy robić kolejne danie i tym razem to będzie coś na słodko, bo robimy pankejki, ale nie takie zwykłe pankejki, tylko tak jak tu teraz widzicie na filmiku, będą to takie mini pankejki, które mają jakby za zadanie być płatkami, kurde, nie wiem jak to powiedzieć. No więc będziemy robić po prostu takie pankejki, tylko zrobimy je w takiej wersji mini. Kurde, serio, nie wiem jak to wytłumaczyć. Po prostu zamiast płatków śniadaniowych dajemy mini pankejki, zalewamy to syropem klonowym, dodajemy mleka i git. No, tak to właśnie powinno wyglądać, więc to jest najlepszy wynalazek, jaki tutaj odkryłam. Ostatnio dodałam do siebie na Instastory, jak zrobiłam takie piękne, puszyste pankejki i nawet kilka osób do mnie napisało, z jakiego przepisu to zrobiłam i w ogóle, a to żaden przepis, po prostu kupujecie taki gotowy proszek, dodajecie wody i wychodzą takie dobre pankejki. No więc myślę, że z tym nie będzie problemu. Ale to ma wyglądać. A nie, weź sobie tą czapkę poprawić. Ja pierdzielę, ale jestem gorący strasznie. Przez temperaturę mojego ciała obecną ja mogę w ogóle nie odczuć smaku, więc Dawaj, próbuj. Zasmakuje ci, dobre jest. Dobre jest. Dobra. Dobra, nawet zrobienie takich pankejków jest serio banalnie proste. Dajecie tutaj do miseczki troszeczkę tej masy, tego proszku i dodajecie wody.
i wszystko trzeba wymieszać. Zaraz będę dodawać więcej tej wody, tylko po prostu chcę zobaczyć, jaka ilość będzie dobra. No i to już widzimy, że jest za mało. Nasze ciasto jest już gotowe, zobaczcie, jak ono wygląda. I wystarczyło dodać po prostu trochę proszku i wody. Teraz musimy nagrzać oczywiście naszą patelnię i będziemy robić takie małe kropeczki, coś na wzór płatków śniadaniowych. Uwielbiam olej w sprayu. Nie wiem, czy to jest taki w Polsce, ja się nie spotkałam. Pewnie w jakichś sklepach jest, ale ja nie widziałam. I to jest taki świetny wynalazek, bo jak zawsze ja robię coś na patelni, zawsze dodaję za dużo tego oleju, tutaj po prostu sobie psikniecie i jest wszystko git. Jak to wygląda? Jakby to było z dziełem w sklepach. No, a to jest z chipsami. Tutaj są takie łyżeczki. To jest dokładnie 1/4 łyżeczki. Bierzemy teraz trochę tego ciasta i wylewamy. Kurde, trochę duże się zrobią te płatki, ale to nic. O no, za dużo mi nie szło. To nic. Nie wszystkie muszą być idealne. Ważny jest sens tego dania. Kurde, na tym TikToku wyglądało to o wiele inaczej. Ta pani też miała taki rękaw cukierniczy. Ja jestem noobem niestety i nie umiem tak dokładnie tego robić. W ogóle jestem taka ciekawa, bo ta pani później już nimi tak tutaj ruszała i... O, też tak wychodzi. Obawiam się, że się zniszczą. Ten jest jeszcze taki do zniszczenia. Kurde, nie, no to nie będzie wyglądać dobrze, ale mam nadzieję, że chociaż będzie dobrze smakować. Świetnie. Pierwsza partia jest gotowa. Przerzucę je tutaj. No nie są one idealne, ale starałam się. Zobaczyłam, może reszta wyjdzie mi lepiej. Bo wiecie, jak to jest z pierwszymi naleśnikami, nigdy nie wychodzą. Dobra, patrzcie, jak to super wygląda. Przyznaję się od razu bez bicia, że Jojo trochę mi pomagał rozstawiać je tutaj, bo mi wychodziły krzywe bardzo. To są ogólnie patec takie jakby płatki śniadaniowe. Nieważne. Jeszcze nie skończyliśmy. Jeszcze nie skończone. Na tym TikToku nie dolewali do tego mleka, co mnie się zdziwiłam, bo od razu tak przeczytałam te, że to są płatki śniadaniowe, to sobie to skojarzyłam. Polewają to za to syrupem klonowym, więc możemy też go tutaj trochę dać. A ja widziałem taką opcję, że oni dodawali do tego malutkie kawałeczki czekolady i wyglądały jak cookie crisp. Serio? Następnym razem będą moje. Ja w ogóle też tak myślałam, żeby koniecznie dodać borówek, nie? Koniecznie. Ja lubię takie właśnie pancake'i z owocami. Szkoda, że nie mam truskawek. Może wziąć sobie widelec. Okej, okay. Wstawcie w kolejce. No. A mleko czy bez mleka? Bez mleka, bo nie mam mleka. Kurczę, jakieś dodatki jeszcze tutaj dorzucone, ale jazda. Myślę, że to będzie lepsza łyżka. Łyżka? No. Nie. Tu jeszcze ci zostało. Ale to już było po 5 sekundach niestety. Może spróbować? Dobra, podziękuję. Dużo jest tu z tym cackania? Czy nie? Bo inaczej, to jest bardzo dobre, ale może być dużo cackania. Tak, no to jest spoko, ogólnie takie wyglądowo, nie wiem jak smakowa, daj mi. No, to jest mega dobre i takie... Zarąbiste jest, ale zarąbiste i o wiele jakby... To jest ogólnie spoko, ładnie wygląda i też spoko smakuje, jeszcze z tymi owocami, to tak sam raz takie dla mnie, moje smaki. Ale nie chciałabym mi się tego po prostu robić drugi raz, bo no jednak jest trochę... Trochę, jak to powiedział patecki, cackania się, żeby to tak porozstawić, żeby wyszły idealne takie kółeczka. A ty co chciałeś jeszcze dodać? Bo może... to wiele ci przerwało. Właśnie takie pod względem, fajnie, przyjemnie się to je, no bo zawsze jak sobie zrobię takie normalne pancake'i. Są takie nudne. No nie, w sensie ukroisz sobie ten wielki kawał pierwszy, jesz to, drugi kawał wielki, jesz to. I masz takie uczucie zapchania zaraz tak naprawdę po połowie porcji u mnie najczęściej. No tak, a one są... A tutaj jesz sobie jedną łychę. Za chwilę masz ochotę na kolejną. Kolejną. Po prostu wciąganie takich małych rzeczy wciąga. Wciąganie takich małych rzeczy wciąga. No, jedzenie takich małych rzeczy wciąga. Tak samo jak sam czasem cukierki takie. Jakby robią cukierki z batonów i robią to jako mini batoniki. To takie je o wiele śmieszniej niż takie, no, niż takie zwykłe rzeczy. Ej, fajne. Fajne, nie? Takie śmieszne. No? Jest syrop klonowy, nie? Tak, jest syrop klonowy i są owocki. Chciałam jeszcze spróbować to z wersji, żeby dodać do tego mleka, żeby to były takie naprawdę płatki. Nie, ja mówię, z mlekiem to było takie, nie, takie przemoczone. Jak ty mówisz, że nawet płatki... Fajnie to jest. Płatki z mlekiem na ciepło są dla ciebie przemoknięte zawsze, to było takie... No to samo, ale to samo w sobie jest takie mokre już, nie? No tak, no ale chciałam po prostu spróbować, ale nie mam mleka, więc no nie jesteśmy w stanie. Więc zrobiłam poprawnie tak, jak to było na TikToku. Zostawimy to dla kogoś, kto będzie chciał sobie jeszcze zjeść. No, bo mam jeszcze dwa dania przed sobą. Jedno zostało nam na marchewce i właściwie możemy zobaczyć, jak to wygląda. Bo sama jestem ciekawa, jak tam nasze czekoladki jogurtowe. Patrzcie, to już tak zamarzło. Jeszcze podtrzymamy to trochę, spróbujemy na sam koniec to pokroić. Zobaczymy, czy jak to będzie smakować. Mam takie przeczucie, że trochę to mogłam przesolić, bo wcześniej jak sobie spróbowałam, tej masy była trochę słona, ale no nic, może przez to, że zamarznie, to ta sól nie będzie tak odczuwalna, nie wiem. Naszym następnym daniem będą tortille z chipsami
i serem. Okej, okay. mamy tortillę, mamy te takisy. O, w ogóle chyba kupiłam złe, ale też kupiłam ostre. Ser zawijamy tak jak taką quesadillę na olej i smażymy. Okej, okay. Wydaje się proste. To nie wiem, ile tych tortillek zrobimy. Chyba nie za dużo, bo jeszcze na koniec mam do zrobienia pizzę, to już mówiłam wcześniej. To może zrobimy po prostu dwie. Każdy sobie spróbuje. Te chipsy są spoko, są takie śmieszne, bo są, zobaczcie, takie zawinięte. O, już sobie uwaliłam palce. Są takie właśnie zawinięte i trzeba je tak rozstawiać tutaj. Są z syrepem klonowym i są mega dobre. Dobre, nie? Teraz robię właśnie takie tortillki. Wow, takie coś, że siedzisz, jesz. No i chce ci się to jeść, nie? Bo jakiegoś takiego pancake'a właśnie Mikołaj to powiedział, że weźmiesz sobie dwa takie wielkie gryzy i już jesteś zapchany, a to sobie tak wcinasz. To jest takie malutkie, słodziutkie. Zdradliwe. No. Dobra, na naszych tortillach mamy już nasze takisy. W ogóle cały czas przez to, że te chipsy nazywają się takis, to mówię na to takosy, na to całe danie, ale nieważne. Dajemy ser. Spróbuję to zawinąć. Te tortillki są dosyć małe, no ale chyba się jednak nie uda. Mamy nasze tortillki. Chyba zrobię po prostu dwie, żeby sobie każdy spróbował, bo ja już się najadłam samym tym próbowaniem, więc nie będziemy tutaj przesadzać. Przejdźmy do naszej patelni i czekamy teraz, aż się nasze tortille upieką. Spróbuję to odwrócić, żeby zobaczyć, czy już się coś tam dzieje pod spodem. O, nic nie widzę. Dzieje. No, możemy to już odwrócić. No, wygląda to całkiem spoko. Tamta babeczka miała to chyba bardziej jeszcze przypieczone, ale to nic, niech się robi. Dobra, o, ja też poczułam, że troszkę się spaliły, ale to nic. Zaraz zobaczymy, może da się to uratować. Nie pokazuj dołu, to. No właśnie, też nie mam zamiaru patrzeć na ten dół, żeby się nie zniechęcać. Dobra, dzisiaj jest dzień jedzenia tłusto i niezdrowo. Do dwóch przepisów były chipsy. Ostatnio też były chipsy. Tutaj Amerykanie generalnie lubią chyba jeść sobie niezdrowo. O nie, nie da się tego pokroić. Dlaczego to trzeba gryźć tak w rękę? No, chyba to po prostu ugryzę. O, siema, chłopaki, się nisko posadę. Pierogisko. Powiem tak. Akurat jestem wody. Czego jest, że mega gorące, może spróbuj to. To jest gorące? To jest mega gorące. No to idealne właśnie. A co to jest? To jest tortilla. Chipsy, hot i limonka. I ser, i właśnie trochę suche. Dotychczas najgorsze z tych rzeczy, które jadłam. Musisz sosu dodać. No, z sosem by było dobre. Podmaruj naleśnika, zawiń, tyle. Z sosem by było mega dobre, ale w ogóle to, że w tych chipsach jest taki posmak limonki, to też fajnie dużo daje, bo daje po prostu więcej smaku. Ale zobaczę, czy mam jakiś sos. Przez to właśnie, że nie zrobiliśmy tego na oleju, to wydaje mi się, że dlatego ta tortilla jest taka sucha. Mamy tutaj trochę salsy. Wow. Zobaczymy, jak będzie smakować z tym. No lepiej, dużo lepiej. Serio, dobra. Chcesz się spróbować? Czego, bo ja jeszcze dzisiaj nie zjadłem. To jest tortilla? Nie wiem, nieważne co, świetnie się skalę, jestem tak głodny, że... Tu masz sos, polej sobie. Dobre? A, idealne. Serio, jak się doda tego sosu, to jest mega dobre. Dobra, dobra. Spróbuj sobie teraz. Tak, wiem. Jak pokradli. No dobre. Dobra, podsumowując, danie proste, trzyskładnikowe. Wystarczy dodać trochę sosu i jest bardzo dobre. Trochę nam się przypaliło, ale nie zmienia to smaku. Dobra? Mhm. Lepsze niż taka quesadillo, coś tam z del taco na przykład. Naprawdę dobre. O kurde, to są mini pancake'i. Ale sztos. Ale zarobić też, to jest syrop klonowy? Tak. O kurde, daj Karolowi taki syrop klonowy. Żarą być tak. I strasznie chciałam sobie zrobić te mini pancake. Serio, ale wiesz, jak się ciężko to robi? No właśnie. Ja zrobiłam właśnie jedną taką patelnię i wyszły takie brzydkie i Jojo powiedział, że mi pomoże i zrobił takie łapy. O, ale serio, słodko wyglądają. Widziałam je właśnie na TikToku i byłam taka, o, ale bym sobie takie zrobiła, ale potem sobie myślałam, no. Nie, trochę mi się nie chce. Nie, no, zrobiliśmy tylko troszeczkę tego ciasta i tak długo się robiło. Tak? No, ale wyszło dobrze. Ale dobra, no. Okej, moi drodzy, lecimy do ostatniego przepisu i to jest właśnie pizza. Nie byle jaka pizza, bo zamiast ciasta od pizzy mamy tosty. Mamy chleb tostowy rozwałkowany. Muszę poszukać sobie, jak to wygląda. Chcę spróbować. Że masz na tym odcinku niezłe wałki. No mam. Generalnie nie będziemy robić tej pizzy dokładnie tak samo jak ta osoba, która robiła ją tutaj, bo widzę, że tutaj są jakieś dziwne składniki, których ja nie lubię, więc kupiłam sobie po prostu szynkę, ser i pieczarki, czyli moje trzy ulubione składniki na pizzę i mam oczywiście jeszcze sos marinara. Pierwsze, co musimy zrobić, to rozwałkować nasze tosty. Znów nie mamy wałka, mam nadzieję, że mam jakieś wino w lodówce. Cały chleb tostowy na jeden spód od pizzy. Dobra, udało nam się zrobić jako takie koło. Bierzemy nasz profesjonalny wałek. No, mi się to nie przykleiło do tej butelki. Bo jak wcześniej rozwałkowywałam tosty na te jakby te zawijki z tą nutellą, co robiłam ostatnio, to mi się strasznie ten chleb przykleił do butelki i to nie było spoko.
Ale myślę, że tutaj nie będzie tak źle, bo też to nie musi być aż tak cienko rozwałkowane. Myślę, że w sumie zrobimy tak, żeby się to ze sobą posklejało i tyle. Teraz dajemy sos, składniki i do piekarnika. Ale śmiesznie. Wygląda jak kwiatek. Dobra, teraz dajemy sos. Wiem, że ona tam miała keczup zwykły, ale ja tak nie lubię. Nie lubię, jak coś ma za dużo keczupu, więc postanowiłam kupić taki sos do pizzy gotowy. W ogóle napiszcie mi, jaka jest wasza ulubiona pizza, bo ja ostatnio jem cały czas tylko pizzę z szynką i z pieczarkami, jeżeli jest taka opcja. Zwykle jest taka opcja w pizzeriach, żeby sobie zamówić. Dobra. I tyle. Myślę, że taka pizza będzie spoko. Stawiam ją teraz do piekarnika. Nie wiem, ile powinna się piec. Stawiam, że tak około 15 minut. Zaraz będziemy kontrolować i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. W czasie, kiedy nasza pizza się piecze, zobaczmy, jak mają się nasze czekoladki. Dobra, nie zmieniło się wyglądem za bardzo od tego, jak sprawdzaliśmy to ostatnio. Zobaczmy, czy ona się w ogóle odkleja od tego talerza, bo to może być ciężkie. A co to jest? To jest jogurt? To jest jogurt, no. To jest jogurt połączony z ekstraktem z wanilii i jakimiś tam pierdołami, już nie pamiętam. Ej, to jest dobre, bo ja uwielbiam jogurtowe lody ogólnie. Serio? No, jogurtowe i miętowe to moje ulubione. Też lubię miętowe. Pamiętam, że zawsze mnóstwo osób nie lubi lodów miętowych i jak się poznaliśmy, zaczęliśmy się spotykać, to wyszło, że lubimy oboje lody miętowe i to było takie wow, super. No ale dobra. Kojarzy mi się trochę, kiedyś było coś takiego, że do Danonków dodawali takie patyczki. I ja zawsze jak byłam dzieckiem, to robiłam sobie takie lody sama i są naprawdę mega dobre. No właśnie podobnie to smakuje, co nie? Mhm. Nie, dla mnie to na razie mój faworyt razem z pancake'ami. Bo te dwa dania z cheetosami, myślę, że jakbym miał je zjeść w całości, to i tak otrzymałbym ostrość na tyle, żeby mi sprawiały przyjemności. Ale to numer jeden, no i pancake'i numer jeden i pół. Nie czuć soli, ale ja się cieszę, bo serio bałam się, że to przesolę. Akurat dzisiaj jest taki dzień, że mamy 30 stopni chyba, więc takie lody własnej roboty, idealne. Dobra, myślę, że to jeszcze schowamy na później, a to zaraz przyjdziemy się, zobaczymy, kto jest w domu i poczęstujemy. Chcesz spróbować jogurtowych lodów? Jakiś, nie wiem, jak to nazwać, bo to jest niby lody, ale... Ja uwielbiam lody, lody bardziej mi się z czekoladkami kojarzą. Serio? Ja nie lubię za bardzo lodów. Kiedyś danonki mrożone kiedyś? No. Raz lubię jak danonki mrożone. No. Jak danonki waniliowe, mega dobre. A co to jest? To jest jogurt grecki o smaku waniliowym. Jakiś ekstra z wanilii, jakieś takie sól, pieprz. Wezmę jeszcze tyle i tyle. Wiesz. Super, danonki. Smak dzieciństwa. Git. Popatrz, jakie są lody jogurtowe. Sama zrobiłam. Są z borówkami i z takimi płatkami. Wygląda, jakby to była biała czekolada. No serio, to wygląda jak czekolada. Właśnie dlatego cały czas mam na to ochotę mieć czekoladki. Kurde, dobra. Weź sobie, a co to jest to? Płatki. Gryznę sobie ten. Smakuje jak danonki. Mhm. Jak danonki, nie? No jak się robiła samemu te lody. Mega dobra, ale fajne jest to, że jest uzupełnienie jakiegoś owoca. Ja mam mrożone owoce, czasami sobie tak zamrażałam i sobie tak jadłam po prostu. Serio? No, może. Ja nigdy tak nie robiłam, ale w sumie smakuje to dobrze. Mega dobra. Uwaga, uwaga, proszę zobaczyć, jak ładnie wygląda. Śmiesznie. I w ogóle jestem ciekawa, jak to będzie smakować. Czy ten chleb czasem nie przepalił się za bardzo, bo widzę tutaj, że na bokach jest taki czarny. I proszę bardzo. Jaka słodka pizza. Wygląda jak kwiatuszek. Niech tutaj sobie trochę ostygnie, a my damy Moni lody do spróbowania. Lubisz lody jogurtowe, czy nie za bardzo? Lubię, wolę sorbety, ale lubię. Jaki smak ci to przypomina? Danonków. Danonek, nie? Danonki fest. Ale pycha. Chcesz więcej? Przykleimy teraz tę pizzę. Ja sobie spróbuję. Ale się ładnie spiek ten serek tutaj tak miejscami. Ja lubię, jak jest taki tutaj aż przypieczony. Minusem takiej pizzy wydaje mi się, że jest to, że ten chleb jest jednak płaski, on jest rozwałkowany, jest płaski, więc się szybciej nagrzeje. Bardziej prawdopodobne, że się spali. No widzicie, on się tutaj tak aż kruszy. Zerknęłam przed chwilą od spodu i nie wygląda aż tak źle, jakby mógł wyglądać, tak myślę. Popatrzcie. No trochę jest syrana, troszkę jest. Ale zobaczmy, jak smakuje. Spoko. Nie jest to taki klasyczny smak pizzy, bardziej właśnie jak taki tost z sosem na pizzy i z serem i z szynką, ale jest serio dobre. Jak nie chcę wam się robić spod od pizzy, to myślę, że spoko. Dobre, jakbyś zamknąć oczy i ktoś dałby ci ją bez świadomości tego, że to jest zrobione na spodzie, że spód jest tostem, to byś się nie domyśliła na pierwszy rzut oka. Tak pomyślałabyś po prostu beznadziejna pizzeria. Ale jak wtedy jednak masz taką świadomość, że to jest chleb, to nie smakuje źle. Naprawdę bardzo dobre. Też mi smakuje. Nie? Mhm. No, smakuje jak pizza z Little Caesars. No. Nie, no nie. Tak. Ale może nie z Little Caesars.
zaraz, ale jak taka pizza, nie wiem, Giuseppe, z takiego, którą... Z takiego 7-Eleven na przykład. 7-Eleven są tak. To za 6 dolarów. No to właśnie bardzo podobnie smakuje. Może robią je z tostów zamiast ciasta od pizzy. No ale nie, ogólnie spoko opcja, nie? Bo jak masz to nastawienie, że to jest chleb, to nie spodziewasz się cudów. Ale właśnie tak jak Maja mówiła, że jakby ktoś zamknął oczy i byś dała to spróbowanie, to by sobie po prostu, że głównie na pizzeria. Jakieś takie konfiguracje typowo chlebowo-tostowe, to jest to jedna z lepszych rzeczy chyba, jak ja bym. No, dobra, nie? Bogu. I mam jeszcze takie coś. Dobra. Coś tu trochę pachnie spalenizną, trochę ładnie, trochę spalenizną. Trochę pachnie spalenizną, ale spróbuj. Najpierw możesz... Lody? No. W galonku? Tak, nie, no to sam z jogurtu zrobiłam, ale spokój tych galonki, nie? Kiedy kolejna część? Może jutro? Zostawiajcie duży łapek w górę, to będzie kolejny odcinek. Nie, serio zostawiajcie, też chcę coś z tego mieć, nie? Nie wyszło, trochę nie wyszło. To w ogóle, mi smakuje, mi ja może wyszło. W sensie, no mogło być krócej w piekarniku, ale ogólnie git. Nastawiałam się na coś gorszego, szczerze mówiąc myślałam, że to będzie niedobre. Dobra, no więc to już były wszystkie przepisy, które przygotowałam. Dajcie znać, który wam przypadł do gustu najbardziej. I jeżeli wykonujecie jakiś z tych przepisów właśnie TikTokowych, które ja tutaj wykonuję, to wstawiajcie na Instagrama i mnie oznaczajcie, bo ja sobie często sprawdzam właśnie moje oznaczenia i bardzo się wtedy cieszę, że robicie jakieś przepisy właśnie z tego odcinka. A jeżeli chcielibyście zobaczyć więcej takich filmów u mnie na kanale, to zostawiajcie oczywiście łapki w górę i subskrypcje, żeby być ze wszystkim na bieżąco. Ja się już z wami żegnam i do kolejnych odcinków. Pa!